24 marca, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Osoby, które przyjęły do swojego domu uchodźców z Ukrainy, mogą ubiegać się o refundację kosztów pobytu. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w Wydziale Spraw Społecznych Bełchatowskiego Urzędu Miasta. Świadczenie jest przyznawane w gminie właściwej ze względu na miejsce zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. W przypadku mieszkańców Bełchatowa wniosek o refundację wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Bełchatowa przy ulicy Kościuszki 1. Można już składać wnioski o refundację, o to świadczenie 40 zł za dobę od jednej osoby, która przebywa w prywatnych domach, kwaterach na terenie miasta Bełchatowa. Te wnioski są do pobrania zarówno przez stronę internetową bełchatów.pl. Dobrze, żeby taki wniosek już przynieść wypełniony. Jeżeli ktoś będzie miał z tym problem, to oczywiście urzędnicy pomogą. Wydział Spraw Społecznych będzie zajmował się tym świadczeniem. To, co trzeba przygotować, z czym trzeba przyjść, to tak naprawdę z dokumentem potwierdzającym, że osoby, które się u siebie zakwaterowało, przekroczyły od 24 lutego granicę, czyli od momentu wybuchu wojny na Ukrainie. Trzeba również wykazać ich numery PESEL. Trzeba również pokazać swój numer PESEL, ewentualnie NIB, jeżeli to jest nie osoba prywatna, tylko na przykład firma. To, co ważne, taka refundacja przysługuje osobom, które już z tego tytułu, że zakwaterowały u siebie osoby, nie pobierały żadnych innych opłat, czyli na przykład nie wchodzi w to wynajmowanie mieszkań. Tutaj w takim przypadku absolutnie to nie będzie refundowane i oczywiście takie oświadczenie osoba, która ubiega się o to świadczenie, będzie musiała złożyć, że faktycznie w tym okresie nie pobierała opłat za wynajem tego mieszkania. Taka refundacja może być udzielona na 60 dni, czyli przez 60 dni od każdej osoby, którą u siebie my zakwaterowaliśmy. To 40 zł to tak naprawdę jest zwrot, jak gdyby zarówno pokrycia kosztów utrzymania tej osoby, jak i też zwiększonej opłaty chociażby za wodę, energię elektryczną czy śmieci. I też ważna uwaga, ponieważ są to świadczenia, które są wypłacane za faktyczny okres, w którym te osoby przebywały, czyli nie możemy otrzymać takiego świadczenia, jak gdyby wypłacanego z góry. To warto, żeby nie przychodzić na przykład co tydzień, co dwa, tylko na przykład po miesiącu, po jakimś dłuższym okresie czasu przyjść, załatwić formalności tutaj i takie świadczenie zostanie wypłacone. Warto pamiętać o tym, że składając wniosek o rekompensatę 40 zł, trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom takiego wynagrodzenia się nie otrzymało. Co istotne, wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia, jakie zapewniono uchodźcom, będą zagrażały ich życiu lub zdrowiu, bądź jeśli we wniosku podano nieprawdę. Te zdjęcia otrzymaliśmy od naszego telewidza. Niech będą ostrzeżeniem dla kierujących. Wczoraj około godziny 16 doszło do potrącenia dwóch nastolatków. Chłopcy przechodzili przez przejście dla pieszych. Niestety kierujący Nissanem, który jechał w kierunku ulicy 1 Maja, nie zachował należytej ostrożności i doprowadził do potrącenia nastolatków. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Jeden z chłopców trafił do szpitala. Na szczęście jednak nic poważnego mu się nie stało. Warto w tym miejscu przypomnieć kierowcom, że zgodnie z ubiegłoroczną zmianą w kodeksie drogowym, piesi obecnie mają pierwszeństwo przed pojazdami już w momencie wchodzenia na przejście dla pieszych, a nie jak wcześniej dopiero na przejściu. Rząd nosi kolejne obostrzenia epidemiczne. Ma to związek ze zmniejszeniem się średniej tygodniowej liczby zakażeń. Co się zmieni? O tym w materiale. Minister zdrowia podjął decyzję o zniesieniu od 28 marca obowiązku noszenia maseczek. Decyzja ta nie dotyczy jednak podmiotów leczniczych. Tam nadal będzie obowiązek zakrywania twarzy. Minister rekomendował także noszenie maseczek w miejscach dużych skupisk ludzkich. To jednak nie jedyne zmiany. Rząd znosi także izolację i kwarantannę. Pacjenci zidentyfikowani jako pozytywni będą musieli sami się izolować w domu. Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego podkreślał na konferencji, że sanepid będzie nadal prowadził wywiady epidemiologiczne i identyfikował zagrożenia. W momencie stwierdzenia zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa może zostać nałożona kwarantanna. Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.
To bardzo istotna informacja dla płatników, którzy wypadli z ubezpieczenia chorobowego przed 1 stycznia 2022 roku, ale chcieliby kontynuować to dobrowolne ubezpieczenie. Płatnicy, którym ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przed 1 grudnia 2021 roku, a w szczególności w listopadzie ubiegłego roku, powinni do końca czerwca złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie, jeżeli chcą pozostać w ciągłości ubezpieczenia. Od 1 stycznia bieżącego roku nieterminowe opłacenie składek lub nawet ich brak nie powoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Będzie ono trwało aż do jego wygaśnięcia lub wyrejestrowania z ubezpieczenia. Oznacza to, że nie będzie wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Wnioski takie o symbolu US9 nadal można składać, ale jedynie za okresy sprzed 1 stycznia 2022 roku i zgodnie z przepisami te wnioski mogą być przyjmowane przez ZUS tylko do 30 czerwca 2022 roku. Tak więc osobom, którym przed 1 grudnia ubiegłego roku, a w szczególności w listopadzie ubiegłego roku, na skutek nieterminowych lub niepełnych wpłat ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, a w kolejnych miesiącach osoby te opłacały składki na ubezpieczenia społeczne i dobrowolne ubezpieczenia chorobowe, ustawodawca dał czas na złożenie wniosku o wyrażenie zgody na przywrócenie terminu opłacania składek w nieprzekraczalnym terminie, to jest do 30 czerwca 2022 roku. Jeżeli płatnik uzyska taką zgodę, zachowa ciągłość ubezpieczeń. Dzięki temu nie będzie musiał zgłaszać się na nowo do dobrowolnego ubezpieczenia i czekać 90 dni na możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego. Niezłożenie wniosku o przywrócenie terminu opłacania składek sprzed grudnia ubiegłego roku w terminie do 30 czerwca bieżącego roku będzie skutkowało brakiem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Natomiast ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego możliwe będzie przez złożenie nowego zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego na druku ZUS-ZUA i będzie wiązało się z koniecznością 90-dniowego wyczekiwania na możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego. Wniosek można złożyć przez PUE ZUS bezpośrednio na sali obsługi klientów w zakładzie lub można wysłać go pocztą. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 9 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 61, natomiast liczba wykonanych testów 91, z czego 9 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim są 552 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. 16 osób zmarło, 3 osoby posiadały choroby współistniejące z COVID-19, natomiast 12 wyłącznie z powodu COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 3008, natomiast liczba wykonanych testów 441, z czego 602 osoby otrzymały wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 8994 potwierdzone przypadki zakażenia, w tym 942 ponowne zakażenia. Liczba przypadków śmiertelnych 146. Z powodu COVID-19 zmarły 32 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 114 osób. Dziś wystartowały zapisy do bełchatowskiego biegu nocnego. Kto pierwszy, ten lepszy. Limit startujących to 350 osób. Na bieg zaprasza Miejskie Centrum Sportu. Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie w tym roku zdecydowało się zorganizować 4. edycję bełchatowskiego biegu nocnego. Wracamy do tego wydarzenia po 3-letniej przerwie tak naprawdę, bo ostatni raz odbyła się ta impreza w 2019 roku. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 30 kwietnia, jest to sobota. Startujemy o godzinie 20.30 z Placu Narutowicza. Trasa dobrze wszystkim znana, ulica Lecha i Marii Kaczyńskich. Następnie Czyżewskiego do Zawrotki i z powrotem na dystansie 10 km. Meta również usytuowana na Placu Narutowicza, więc liczymy, że bełchatowianie przyjdą wspierać uczestników dopingiem i sami uczestnicy również dopiszą. Od kiedy i do kiedy można zapisywać się do biegu?
Zapisy do biegu rozpoczynają się w czwartek 24 marca i potrwają do 24 kwietnia, więc równiutki miesiąc. Są to zapisy podzielone na trzy etapy. Do dnia 3 kwietnia opłata startowa wynosi 40 zł. Kto zapisze się po tym terminie do 17 kwietnia płaci 50 zł, a osoby, które wybiorą zapisy w ostatnim tygodniu, tak naprawdę od 18 do 24 kwietnia, są zobligowane do opłaty startowej w wysokości 60 zł. Ile miejsc startowych jest przygotowanych? Tegoroczna edycja przewiduje 350 miejsc, no i tylu uczestników. Mamy nadzieję, będziemy mogli gościć w Bełchatowie 30 kwietnia. Czyli im szybciej się zapiszemy, tym większa pewność, że będziemy mogli w tym biegu wystartować. Tak, większa pewność, że będzie można w tym biegu wystartować, też tańszy koszt pakietu startowego. Tak naprawdę zalecamy, żeby jak najszybciej się zapisywać, bo wiemy, że ludzie, którzy zawsze brali udział w biegu nocnym, czy to był HTW-nie, czy nie, w poprzednich latach, kiedy tego biegu nie było, wiadomo z jakich powodów, często pytali o to wydarzenie, więc zakładamy, że w momencie rozpoczęcia zapisów ta liczba będzie naprawdę rosła z dnia na dzień coraz bardziej. Dlatego zalecamy jak najszybsze zapisanie się, bo oczywiście po zamknięciu listy startowej nie ma już takiej możliwości. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.